Policja w całym kraju ostrzega przed niebezpiecznymi upominkami. Darmowe breloki mogą zawierać chip, który umożliwia złodziejom śledzenie swoich przyszłych ofiar. Niebezpieczne breloczki rozdawane są zazwyczaj w takich miejscach jak stacje benzynowe lub parkingi przy centrach handlowych. Upominki te są darmowe, jednak przyjęcie takiego małego prezentu i przypięcie go do kluczy może być fatalne w skutkach. W środku breloczka znajduje się bowiem urządzenie, które emituje sygnał i pozwala na zlokalizowanie potencjalnej ofiary. Policja przypuszcza, że breloczki te rozdawane są przez osoby pochodzenia rumuńskiego. Jest tam wbudowany chip, który pozwala namierzać przestępcom te potencjalne już swoje ofiary, gdzie podążają za nimi do domów, robią rozpoznanie i w ten sposób później dochodzi do włamań czy kradzieży, jeżeli jak tych osób już mieszkańców nie ma w domu. Na terenie powiatu nyskiego nie odnotowano takich przypadków, jednak mimo to policja apeluje do wszystkich mieszkańców, aby nie przyjmowali takich upominków. Przypominają również rodzicom, aby porozmawiali z dziećmi, które w szczególności są podatne na takiego rodzaju upominki, aby nie brały niczego od nieznajomych.